那我非常感谢神，今天能够透过这个广播，透过这个电视节目来为耶稣的名做见证。Jestem Bogu niesamowicie wdzięczny, że mogę dzisiaj składać świadectwo również w telewizji oraz na falach radiowych.那我的祷告也是渴望能够透过这个广播和电视节目，不但是教会能够找到一个宣教的方向，更清楚什么是上帝的旨意。I wierzę, że nie tylko w kościołach, ale również właśnie w telewizji oraz na falach radiowych należy głosić Słowo Boże, tak aby Jego świadectwo stało się wyraźne w życiu każdego człowieka. 也是那些还没有认识耶稣基督的朋友们，能够透过这个电视或者这个广播，能够认识到耶稣基督为他们个人生命中的救主。I ci, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Ewangelii, o Jezusie i dobrej nowiny o zbawieniu, mogli również, czy w telewizji, bądź na falach radiowych, usłyszeć dobrą nowinę. 啊，首先我简单介绍，我是天上人，云弟兄，来自于中国家庭教会。I chcę się przedstawić jako człowiek z nieba, jako ten pochodzący z kościoła domowego w Chinach. 我17岁那一年，一个夜晚，我遇见了主耶稣，他在呼唤我。Kiedy miałem 16 lat, zostałem powołany do służby dla Pana. 说云弟兄，你起来向西、向南传福音，做见证。I usłyszałem głos Ducha Świętego, który powiedział mi: bracie Jun, wstań teraz i głoś Słowo Boże. 后来我就开始顺服上帝的呼召，可是，在共产党国家传福音的时候，那是一个违法的。I zostałem skonfrontowany z głosem Boga, który mówił, że ma głosić Ewangelię w kraju, w którym panuje komunizm i jest to surowo zakazane. 虽然是违法的，可是我顺服神了，没有犯罪。Ale wiedziałem, że jestem powołany do tego, aby służyć Bogu i nie popełniać żadnego grzechu. 我第一次就为主耶稣基督的福音的缘故，然后被关进监牢里面4年。I po raz pierwszy raz zostałem aresztowany i byłem przetrzymywany w więzieniu przez 4 lata. 第二次为主耶稣基督福音的缘故，又被关进到监牢里面3年。Drugi raz za głoszenie Ewangelii o zbawieniu Jezusie Chrystusie zostałem zatrzymany w więzieniu na 3 lata. 但感谢上帝，让我在监牢里面也经历到神的信实，或大能。Ale jestem Bogu wdzięczny za to, że nawet w tym trudnym okresie w więzieniu mogłem doświadczać Jego mocy i obecności. 有很多没有盼望的人，因着我在监牢里面经历神的同在、平安、喜乐，这些没有盼望的人也就认识了主耶稣。I w więzieniu miałem możliwość poznawać wiele ludzi, których życie było pozbawione wszelkiej nadziei. 那特别是很多的是囚犯呐、啊，是很多的无期徒刑的人呐、啊，他们也就是一个一个的，不但信耶稣，而且真正是悔改了，接受洗礼，成为基督徒。I wiele morderców, wiele przestępców w więzieniu nie tylko miało możliwość usłyszenia o Jezusie, ale również pokutowali za swoje grzechy i przemieniali swoje życie. 那当然，因为常常在监牢里跟警察们在一起，警察也是人，他们里面也是很需要听到耶稣的福音。那我也都常常把福音传给警察呀，也为一些警察人。为他们呢跪下来接受祷告。Nie miałem nie tylko możliwość głosić wśród więźniów, ale również wśród strażników więziennych, bo każdy z nich również potrzebował usłyszeć Ewangelię o tym, o zbawieniu i o potrzebie pokuty. 那我第二次从监牢刑满从监牢释放回来以后，有一样事情我感受到很徘徊，令我的心呢很徘徊。徘徊是什么？都是好像是。不定啊，心中啊，有一件事情就是我的妻子在告诉我说，你必须要找到一个很清楚的方向，到底你这个传福音是不是上帝的旨意？
I kiedy jest pierwszy raz? A, ja pierwszy raz. A, pierwszy raz z监牢 出来 以后, 那我的妻子啊, 就开始向我提出了一个挑战. Kiedy drugi raz zostałem po moim drugim siedzeniu w więzieniu zostałem wypuszczony na wolność, miałem wiele wątpliwości. Moja żona się pytała, czy ja naprawdę rzeczywiście chcę służyć Bogu i w jaki sposób. To że, na nie wyżu Jezu do jęgu, by kłandał dzienną lila, nie dziady hają lęga hajzy, hają mama, czy ma ta sojuszula, o dziady, o synu cynin, o haja tej dili, dżungdi, ganhua. I miałem wiele odpowiedzialności. Byłem ojcem dwóch dzieci, miałem żonę, musiałem opiekować się moją matką, więc również oprócz tego, że chciałem Bogu służyć, musiałem w taki ludzki sposób organizować życie, znaleźć pracę. No, moja żona mówiła, my jeszcze gęsi Jezu, ale jeśli nie ma iść do dzienna, to nie mogę się. I moja żona powiedziała, że ja wiem, że mamy służyć Jezusowi, ale jeśli ty jesteś cały czas w więzieniu, to powoduje, że moje życie staje się bezradne. Moja żona jest człowiekiem modlitwy, bardzo dużo się modli. I po tym, jak wyszłam z więzienia, poprosiła mnie, abyśmy udali się razem w góry, gdzie było zgromadzenie wierzących, którzy się modlili. I właśnie zaraz po moim wyjściu z więzienia wielu ludzi wierzących oczekiwało, że przyjdę i podzielę się swoim świadectwem. A moja żona zachęcała mnie, abym najpierw rzeczywiście w ciszy zaczął się modlić. 我和我的妻子我们在一起祷告的时候，上帝就叫我看到一个异象 vision. I kiedy razem z żoną modliliśmy się, Bóg dał nam wizję. 有好像有很多的那个庄稼，你知道庄稼吗？麦子，有很多人需要，也有很多人需要耶稣，对不对？ I widzieliśmy, że jak to się mówi po polsku, że plany są I widzieliśmy, że żniwa są ogromne, że jest wiele, wiele potrzeb. No. 感谢了，我尽力，我再讲一些比较简单的这种，比较表达出来的意义吧。那。 后来我就和我的妻子，我们就去带领另外一个地方的聚会。 I po tej modlitwie udaliśmy się do innego miejsca na spotkanie. 那班弟兄姊妹聚会的那班弟兄姊妹都是为主耶稣的福音的缘故，都是被关过监牢、被追捕、无家可归的人。 I ci ludzie na tym zgromadzeniu wszyscy byli uczniami Jezusa, już byli wierzącymi. No, 我个人呢，很喜欢唱歌，在监牢里面呢，每一天就喜欢来赞美神，来唱诗篇。 Ja w więzieniu codziennie śpiewałem Bogu na chwałę. To było coś, co sprawiało mi wiele, wiele radości. Na ciągle一天呢，我唱的还不仅是诗篇，我唱到有一些非常有意思的诗歌，都是传福音的诗歌。 I nie śpiewałem takich zwykłych piosenek, ale pieśni, które śpiewałem, to były pieśni o nawróceniu, o zbawieniu. Tamże的诗歌的词叫 举目向前瞻望，光大火张黄亮，主心日忧伤，谁肯为主前往？泪满我们的眼眶。 谢负我们的胸腔，背起沉重的十字架。
走向独路江长。这首诗歌的名字叫举目向西展望，就是举目向西看的意思。嗯，i tytułem tej pieśni jest zwrócenie swojego wzroku. 广大鹤唱荒凉，鹤唱就是宣教鹤唱。I jest to zwracanie swojego wzroku w górę. I jest to takim tematem przewodnim dla tych, którzy głoszą Słowo Boże. 那这首诗歌的词就是说，他这个写这个诗歌的人，他说我看见耶稣的心呢，在那里忧伤。他说有很多的人需要福音，没有人去给他们福音。I czułem, że jest, kiedy śpiewam tą pieśń, byłem napełniony taką potrzebą głoszenia dalej Słowa Bożego. Byłem napełniony tą świadomością, że jeszcze tak wielu ludzi jest głodnych na Słowo. Tak, to jest wszystko. Ja śpiewam, to jest wszystko. Kiedy śpiewam to wszystko,就从那个聚会的后面出来了一位神的老仆人，就是你刚刚说讲到这个，西门照。嗯，西门就是西门照。就是刚刚他说问这个人呢、啊嗯。哦，西门照就是这个名字。好的，我忘记了。I kiedy śpiewałem tę pieśń właśnie Simon Zhao. Zhao Simon. Zhao Simon. 由西国人来讲，就是赵西门，西门赵。嗯，就是你唱歌还是他唱歌的？我唱完这首诗歌的时候，因为我这本书上的故事你没有读，所以说你就比较、这个比较难、比较难一点，就是。就是他唱。这首诗歌原来是他写的。嗯，明白的。然后你过来，所以我会你唱歌。然后他听过了，但是我唱的时候，因为我不知道这首诗歌是他写的，所以我唱的时候都改掉他一个歌上的一句一个字、嗯、他的诗歌的名字叫举目向西展望、嗯嗯、我觉得向西不好听，应该是举目向前展望、嗯、所以我改掉一个字，但是我不知道他这个诗歌上有一个故事啊，明白明白。Więc tutaj było wyjaśnienie o tym, że kiedy na tym spotkaniu ja zaśpiewałem tą pieśń, na tym spotkaniu był Simon Zhao i ja nie wiedziałem wtedy, że on jest autorem tej pieśni i kiedy ja byłem w więzieniu, śpiewałem tą pieśń, przekręciłem jedno słowo i okazało się potem, że właśnie na tym spotkaniu był autor tej pieśni, który znał poprawność tej pieśni i jej oryginalną wersję. A 后来他就非常非常的生气，就走到前面说，你这个年轻人，你迷路了。I ten Simon Zhao podszedł do mnie i powiedział: Ty młody człowieku, jesteś zagubiony. 那我当时就感觉到很惊讶，这个人。是谁呀、啊？这么，那说话就很有权柄，就是说你错了。我觉得这我是大会的，我是讲员呐、啊，怎么会有人说起来说 ？I byłem taki niesamowicie zdziwiony, kto, kim jest ten człowiek, który mi mówi, że ja jestem w błędzie, że ja się zgubiłem? Dlaczego on z taką pewnością siebie podchodzi do mnie, aby mnie skarcić? 而且他说话的时候还是流着眼泪。I jak on zaczął mówić, zaczął płakać. 后来很多的其他的弟兄姊妹都走到我身边，是说云弟兄，云弟兄，你不认识这位老伯伯。I inni bracia i siostry zdziwieni powiedzieli, ty nie znasz tego starszego brata? 这个诗歌是这个老伯伯写的。Ten starszy brat to jest ten człowiek, który napisał tę pieśń. 他这个诗歌的名字不是向前展望，乃是向西展望，要把福音传回耶路撒冷。中国的西部是中东穆斯林地区，还有这个以色列，是要把福音传回耶路撒冷。I tekstem tej pieśni jest to, aby zwrócić swój wzrok w górę, ale również przekazać Ewangelię dalej.那然后一提到这里时候，哇，我感受到，自己很羞愧。嗯，
dalej do krajów muzułmańskich, aż do Jerozolimy. I ja wtedy, jak to usłyszałem, byłem bardzo poruszony. No, i wtedy, jak to usłyszałem, byłem bardzo poruszony. No, jak to usłyszałem, byłem bardzo poruszony. I zapytałem się, starszy bracie, czy w Chinach się zwraca wujku, dlaczego napisałeś tę pieśń? Co cię poruszyło? Jaka jest historia tej pieśni? Bo widziałem, że jego łzy, jego poruszenie wskazywało na to, że za tą pieśnią na pewno kryje się jakaś historia. Ja powiedziałem, wiesz, ja tą pieśń bardzo często śpiewałem w więzieniu. Czy ty również masz jakąś historię, z którą mógłbyś się podzielić? I ten człowiek ze swoim północno-wschodnim akcentem, oni tak bardzo wyraźnie wypowiadają, powiedział stanowczo, 40 lat w więzieniu. Ja wtedy nie byłem w stanie pojąć, co to znaczy być 40 lat w więzieniu, ponieważ te dwa razy poprzednie, podczas których ja byłem w więzieniu, łączyły się na 7 lat. 我说我这七年在监牢里面，经过多少个软弱、失败、灰心、沮丧，你四十年在监牢里面，几乎是半生的时候啊，你怎样度过的？ I zastanawiałem się, w jaki sposób można przeżyć 40 lat w więzieniu. Ja po 7 latach miałem wątpliwości, zmagałem się z moimi własnymi słabościami. 40 lat to tak długi czas. A on potem powiedział, że on tak samo jak ja lubi śpiewać i dlatego w więzieniu bardzo dużo śpiewał. I do dzisiaj jedną z pieśni, które śpiewał, do dzisiaj ta pieśń jest bardzo sławna, jedna z najsławniejszych pieśni śpiewanych w kościele, Powracać do Jerozolimy. I on powiedział, że jego snem, jego marzeniem jest to, aby wrócić do Jerozolimy z Ewangelią i z tą dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, aby rzeczywiście to marzenie mogło się spełnić. I ja, który byłem trzymany w więzieniu w prowincji Henan, zapytałem się go, w którym więzieniu w Chinach byłeś trzymany. On powiedział, że był w więzieniu w prowincji Xinjiang, to jest na północnym zachodzie Chin, gdzie są tereny pustynne i on na tych terenach pustynnych był przetrzymywany. No, to tak, no nie tutaj. Nie. 中国的新疆是在这个最西北部啊，如果你在这监牢里关了40年，那家人怎样能够看你啊？ I zapytałem się, skoro był tak daleko, na samym zachodzie Chin przetrzymywany, w jaki sposób jego rodzina mogła do niego dotrzeć i go odwiedzać? 原来给他，他告诉我，在监牢里面40年呢，就在监牢里面看见过一次他的妻子是盖住那个铁窗啊。 Powiedział, że przez te 40 lat tylko raz miał możliwość spotkać przez taką specjalną szybę swoją żonę. No, bo on to na to się da. To się na to się da. To wy tu się dała. Może ją chęcę, to że ja wy tu się dała. I zapytałem się go.
co z jego rodziną? Ona powiedział, że wszyscy już zginęli, wszyscy już umarli. 因为他两个结婚不久的时候都一起被关到监牢里了。ponieważ zaraz po tym jak się ożenił, został schwytany i złożony. 因为他的妻子那个时候刚怀孕，被关到监牢里头以后，那个监狱那个生活营养不够，那个孩子都出生之前就开始堕，自动的堕胎了。On po tym jak został wsadzony do więzienia, jego żona wtedy była w ciąży, ale niestety z powodu głodu, z powodu ogromnej biedy, to dzieciątko, które narodziło się kilka dni po narodzeniu, umarło. 其实我当时见他的时候，是他人生啊最灰心的时候。 I to były na pewno jego najtrudniejsze okresy w życiu. 因为他刚刚结过婚，在监牢里面，然后啊，他从监牢里面出来已经六七十岁了，六十多岁了。 I praktycznie całe życie spędził w więzieniu. Zaraz po swoim ślubie został zamknięty w więzieniu, a kiedy z niego wyszedł, już miał po 60. 那个时候他写了一首诗歌，教会都喜欢唱。 I pieśni, które on pisał, kościoły w Chinach bardzo lubią śpiewać. 回天上家呀，还有几成，还有几成，还有几成。我走出流泪谷啊，走出流泪谷啊！我现在从流泪谷，从监牢里面走出来了，但是我不知道我的年日还有多少。 Kiedy ja wyszedłem z więzienia, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakim młodym jestem jeszcze człowiekiem. I nawet nie będąc świadomym tego, ile jeszcze napotka mnie dróg różnych, miałem tą wizję, aby zanieść Ewangelię z powrotem do Jerozolimy. On powiedział, ja już jestem stary. Ale pomimo tego, że byłem w podeszłym wieku, ten człowiek powiedział, moja wizja wcale nie jest podeszła, moja wizja wcale nie jest stara. Jest pewna pieśń, którą bardzo lubię śpiewać, oznacza powracajmy do Jerozolimy. 迈开步伐向耶路撒冷 风霜雪雨一直更坚定，我要传扬传扬主的名，是要得胜，在神的国度里，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国，纵然流血的时候。 我也永远不回头，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国，将福音传遍世界每个角落。这首诗歌你会唱吗？我这个不会，但是我可能就会。你会学这首歌，英文非常好，它也很有名的一首诗歌。国外华人呐。 包括西国人也很多人会唱那首诗歌。那个音乐可能我听过了，但是对他这个诗歌的名字是“有一种爱像那夏虫涌长鸣，春蚕吐丝吐不尽”，有一个声音呼唤我要勇敢前去。 圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷。
风霜雪雨一直更坚定，我要传扬传扬主的名，誓要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要看到喧嚣的中国，纵然流血的时候我也永远不回头。我带着使命向前走，要看到喧嚣的西国，将福音传遍世界每个角落。当时这首诗歌呀，他很受安慰。Ta pieśń jest dla mnie pocieszeniem. Bo zostaliśmy bardzo poruszeni i tą pieśnią, i tym przesłaniem, i tą wizją. Razem dzieliliśmy się tą wizją z kościoła, z ludźmi w kościele w Chinach. 每天他老人家心里得到很大的安慰。后来我们就跪下来，他为我们每个人按手祷告。Dzieliliśmy się wizją o tym, aby nie tylko Chińczycy dostali Ewangelię, ale również muzułmanie. I z tą wizją chodziliśmy po kościołach, dzieliliśmy się z ludźmi, modląc się. I to było dla nas pocieszeniem. 我感受他这一句先知性的窄辈的话语，用先知性窄辈的话语说我迷路了。那我感受到这一句话语对我的人生是一个转折点。I już od samego początku, kiedy ten człowiek takim stanowczym tonem powiedział, że ja się zgubiłem, że ja popełniłem błąd, wiedziałem, że tu jest jakiś plan w tej relacji. 也是对我生命中间一个最重要的提醒。也是对我跟随主这条路道路上一个提醒啊。你不要迷路了。Bo przypomniały mi się słowa, że mamy nie być w błędzie, mamy się nie zgubić. 大使命是一个目标。耶稣那个福音传回，耶稣那个要往普天下传福音，这个大使命，这只是一个目的。I jest to nasza odpowiedzialność, to jest cel naszego istnienia tak naprawdę. 可是呢，神给我们的意向是一个方向。I to posesło, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię, to jest nasza odpowiedzialność, ale również Jezus daje nam wizję, w jaki sposób to robić. 那我就要来问他，你是怎样领受这个意向的？I zapytałem się, w jaki sposób chcesz wypełnić tą wizję. 后来他才告诉我，他一天早上，他在大学坟西的一个，就是在中国的东北有一个早上啊，下了很大的雪，然后他们就在那个一个长老会、一个教堂里面祷告的时候，上帝开了他的眼睛。I ten człowiek powiedział, że pewnego poranka podczas spotkania tam w kościele w północno-wschodniej prowincji Chin został poruszony i Bóg otworzył mu oczy. 那他就仿佛看到了中国西面的门已经开了。I zobaczył w tej wizji to, że zachodnia granica Chin została otwarta. 有很多的门要开，可是他看到在中国这个西有一个地，中国地图啊，中国地图在新疆最西藏，在这个最西面呢有一个大门打开了。I zobaczył mapę Chin i zachodnie prowincje Xinjiang, Tybet i te drzwi z tych prowincji jakby się otwierały. 那让他的名字本来叫他的名字原来不叫西门赵，他的名字叫赵海镇。这是另外一个赵海镇。对。Jego wcześniejsze imię wcale nie było Simon Zhao, ale Zhao Heizhen。那然后上帝给他这一个名字的意思就是西门，就是西面的门已经开了，他的意思。I to imię Simon od chińskiego
oznacza zachodnia brama. Simen to jest zachodnia brama i Simon, tak jakby pochodzi to imię od tej zachodniej bramy. No to Simon jest指 Jezusa的门徒, 也叫 Simon. 那他意思就是要回去兼顾弟兄姊妹的信心。 angielskiego Simon, czyli Szymon, Szymon Piotr, to również był uczeń Jezusa Chrystusa. 所以为了这个意象，他就把他这个名字就顺服神。我的名字叫赵西门，就是照着往西面这个门走。 I od tamtego czasu on powiedział, że jego imię to właśnie Simen, czyli Simon, czyli po polsku Szymon, z chińskiego oznacza zachodnią bramę. 所以这次的聚会更坚定了我把福音传回耶路撒冷的。 I od tamtego czasu ja również dzielę się tą wizją tego, aby rzeczywiście zanieść Ewangelię z powrotem do Jerozolimy. I ja po tych moich 7 latach spędzonych w więzieniu, kiedy wyszedłem, sam jeszcze nie wiedziałem, w jaki sposób głosić Ewangelię, w jaki sposób wypełniać moje poselstwo, bo obawiałem się kolejnego schwytania, ale po spotkaniu z człowiekiem, który spędził praktycznie całe swoje życie w więzieniu, byłem zachęcony. No, ja tutaj pytałem, że na tamtym chodzi i ci te tongunda di siung zmy, i ci pranfuin tongunda di siung zmy. 他们现在在哪里？他说他们都回天家了，他们都为耶稣的名寻道了。 Ja się zapytałem, to gdzie są twoi współpracownicy, gdzie są twoi bracia i siostry z twojego kościoła, z którymi mógłbyś wypełniać to poselstwo i wypełniać tą wizję. On powiedział, oni już wszyscy odeszli do Pana. 第一批跟他一起往把福音传回耶路撒冷的人，没有一个活着，只有他活着。 就是第一批啊，就是顺服神那个呼召去传福音的人，只有赵西门一个人是活着的。嗯，tylko on płonął tą wizją i tą chęcią zaniesienia Ewangelii na zachód. Nie było, wszyscy inni, którzy by go wspierali, już odeszli do Pana. 所以从那个时候开始，上帝给我的意向更坚定，也更清楚了，就接会这个福音传回耶路撒冷这个棒，就是在整个中国。 Ja wtedy poczułem, że ta wizja jest właśnie dla mnie i to zadanie, ja również mogę być partycypować w tym zadaniu. 中国教会必须要负起一个责任。 还要接续这个火炬，拿接这个福音的火炬，这个棒子，继续往前走，不是要单单停留在中国。嗯，i ten ogień, który nam w Chinach został podarowany, ogień przez Boga, ten płonący w naszych sercach, wiedziałem, że on w Chinach nie może pozostać, że mamy się z nim podzielić i udać się na zachód. 有了这个意向。 很清楚，后来在中国家庭教会的每一个宗派的人都愿意放下自己的宗派，这个呈现冲突，然后同心合意去传福音。dzięki temu, dzięki się tą wizją, poprzez to dzielenie się, kościoły w Chinach również mogły się zjednoczyć i one wspólnie czują tą odpowiedzialność. 感谢神，这就是当时给赵西门，非常谢谢我有机会为主耶稣的名来在这里的做见证。Ja dziękuję Bogu za to, że jestem tutaj, aby składać o nim świadectwo. 对西方人来讲的话呢，我常常来讲，我们每一个教会，每一个国家都有自己的计划。 I tutaj na zachodzie, w krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych dzielę się z kościołami tym, że każdy z nas ma jakiś plan. I może mamy różne sposoby wypełniania tego planu. 尽管我们的方向、计划、目标不一样，但是有一个相同的，就是。 这天国的福音要传遍天下，对着万民做见证。
Jezus już wrócił. I pomimo tego, że pochodzimy z różnych kościołów, z różnych krajów oraz każdy plan, plan zaplanowany przez Boga dla naszego życia jest może inny, ale jest jedna rzecz, która łączy to wszystko, a to jest składać świadectwo o Jezusie. I to jest moją modlitwą również dla kościołów tutaj w Polsce, abyśmy nie trzymali tego Bożego błogosławieństwa dla siebie, ale żebyśmy czuli potrzebę i odpowiedzialność, aby dzielić się tym błogosławieństwem z innymi, z tymi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli dobrej nowiny. I niezależnie od tego, do czego jesteśmy tak naprawdę powołani, powinniśmy z całego serca i z całej naszej siły wypełniać to powołanie. 你像你的父母啊，和你们在帮助翻译圣经，也是为了少数民族的人听到福音。你像你们现在广播电台、电视台，那也是为了教会。 因为去不到的这些地方，他们可以听收音机、看电视来听到福音。Tak jak organizacja na południu w Polsce, która promuje tłumaczenie Biblii na różne i obce języki, które jeszcze nie mają nawet swojego alfabetu, czy tutaj w telewizji, czy na falach radiowych, mamy możliwość dzielenia się Słowem Bożym. 这个福音传回耶路撒冷，不是每一个人都到耶路撒冷去，乃是要向还没有认识没 福音还没有听过福音的人，想办法用不同的方式把福音给他们。 I ta wizja głoszenia Ewangelii aż do Jerozolimy wcale nie znaczy, że każdy teraz z nas ma udać się do Izraela i tam głosić Ewangelię, ale chodzi o to, aby wyjść i głosić Ewangelię tam, gdzie jeszcze tej Ewangelii w ogóle nie było, ponieważ w Biblii jest napisane, że ostatecznie to w Jerozolimie ta Ewangelia zostanie przyjęta i naszą odpowiedzialnością jest właśnie chodzić tam, gdzie jeszcze ta ciemność jest i to niezależne jest, czy to jest Jerozolima, czy 例如说，我们住在波兰的周围呀，也有很多从非洲来的，从穆斯林地区来的，那这些人，他们根本没有认识到，没有认识耶稣，也有中国来的一些不少的人，我们都要用把借助不同的方式要把福音给他们，目的就是这天国的福音要传遍天下。 I celem na przykład w Europie coraz więcej przyjeżdża ludzi z krajów arabskich, muzułmanów i to jest właśnie nasze pole działania, aby im również w różnorodny sposób wskazywać na Boga. Dziękuję Bogu za dzisiejszą sposobność. Ten szlak jedwabisty to jest praktycznie muzułmańskie kraje. Czy w jakiś sposób szczególny przygotowują swoich chińskich misjonarzy, żeby tam poszli? Nie, 就用那个丝绸之路，去那个那些穆斯林的国家传福音。这个不是预备，是现在已经进，预备期已经过了，现在是已经进入，有力盘在预备，但是有一批人已经进去了。 Obecnie jeszcze sporo osób jest przygotowywanych, natomiast te przygotowywania już miały miejsce i obecnie nasi misjonarze już wkroczyli na tereny tych krajów i są tam i pracują. Oni już przyjechali do Azji, niektóre kraje, jak Laos, Kambodża, Mianmar, Tajwan, Nepal. Wielu misjonarzy udało się już w różne strony, w różne kraje azjatyckie, takie jak Kambodża, Wietnam, Laos, Birma.
Wszędzie już ci chińscy misjonarze zostali posłani. Używają wiele różnych sposobów na to, aby dostać się do tych krajów. I niekoniecznie są nazwani oficjalnie misjonarzami. Może pojechali tam w sensie biznesu, bądź aby pracować tam w jakiejś instytucji, ale celem tego jest, aby składać świadectwo o Jezusie. I tak samo jak do Chin wiele obcokrajowców przyjeżdża jako nauczyciele i to wykorzystują, aby dzielić się Ewangelią z innymi i pod tą przykrywką bycia nauczycielem. Tak samo, ponieważ na świecie jest teraz ogromna moda na naukę języka chińskiego i tak samo ci chińscy wierzący ludzie wyjeżdżają do obcych krajów, aby uczyć chińskiego, a jednocześnie, aby tworzyć relacje ze swoimi uczniami i poprzez te relacje składać świadectwo o Jezusie. No, tak, ja proszę. 那么简单呢，因为中国教会只是有这个意向啊。如果跟西方的教会相比，还是差得太远。因为我们没有宣教的经验，我们西方人有很多的宣教的历史了、宣教的经验，知道怎样在一个国家生存呐。Jednak nie jest to wcale taka prosta praca, ponieważ chińscy misjonarze nie mają tej historii, nie mają tego doświadczenia, co zachodni misjonarze. Nie mamy tych lat. Tak jak na Zachodzie organizacje misyjne istnieją już od wielu, wielu lat i wysyłali misjonarzy, my nie mamy tego doświadczenia i dlatego też również dopiero teraz uczymy się. I my organizujemy takie treningi i współpracujemy razem również z zachodnimi kościołami, tak aby nauczyć ludzi, jak wychodzić do tego obcego kraju, do obcego narodu, jak zrozumieć tą kulturę, w jaki sposób odnosić się do tych ludzi o obcej kulturze, tak jak na przykład tłumaczka udała się. 我最近这两年来的话呢，也是有很多次，就是给这个国外已经来到国外的宣教士，那我们没有办法回到国内去帮忙的时候，那国外的宣教士都会寄到不同的国家，然后一个礼拜、两个礼拜，大家在一起训练，听他们分享他们怎样在那里传福音，他们的眼泪，他们的故事。 I organizuję, ponieważ ja osobiście nie mogę wrócić do Chin, dlatego za granicą Chin organizujemy spotkania, gdzie może przez tydzień lub dwa tygodnie przyjeżdżają misjonarze z różnych krajów, tak aby dzielić się swoimi doświadczeniami, zachęcać się nawzajem. Polan，我们欧洲的弟兄姊妹，如果有一些基督徒老板，你是在到，如果你是在到中东穆斯林地区，或者印度，或者东南亚一些国家开工厂的，那这样的话呢，我也很渴望回归耶路撒冷的这些同工们和你们一起配搭，在你们那里啊，签证啊比较容易啊，可以住下来一起传福音。 I jeśli tutaj w polskich kościołach zrodzi się myśl i taka chęć, aby rzeczywiście udać się do tych krajów muzułmańskich czy Indii,
bądź innego rodzaju krajów. Ja bardzo zachęcam do współpracy. Wtedy możemy łatwiej dostać się do tych krajów, możemy organizować różne sposoby otrzymania wizy, załatwiać różne sprawy organizacyjne. Zachęcam do współpracy razem z naszą organizacją Powrót do Jerozolimy. 可能未来的时代会有一些转变，过去一提到宣教士里都想到是白人，可能未来一提到在中东地区白人去宣教比较难一点呢，可能一提到宣教士会想到是黄皮肤的。 Ponieważ obecnie misjonarz kojarzony jest zawsze z białą twarzą, zachodnią twarzą, ale przypuszczam, że w przyszłości w wielu krajach ta biała twarz jest niemile widziana i dlatego jest bardzo duża potrzeba, aby ci misjonarze również wyjeżdżali z krajów azjatyckich. Wtedy możemy być mniej atrakcyjni i nie przynosić sobie nie przynosić tyle problemów, nie stwarzać tyle problemów. Niepotrzebnie nie absorbować uwagi. 你们这些无论是波兰、欧洲的这些基督徒老板在中国开工厂的人呢，也能够帮助你们西国的宣教士，能够例如你呀，或者不同的宣教士能够在你们的工厂里面呢。 I tak jak wiele międzynarodowych firm i międzynarodowych organizacji wszelkiego rodzaju udaje się za granicę, aby znaleźć nowy rynek zbytu i oni udają się w celu zarabiania więcej pieniędzy i poszerzania swoich działalności, tak my również możemy używać naszych zdolności, naszych profesji, naszych zawodów, aby udawać się za granicę, ale naszym celem nie byłoby zarabianie pieniędzy, ale po prostu docieranie do ludzi. 对呀，一切都赚钱的恩赐是纯上帝而来的，可是你传福音也是上帝的护照。你们尽所有的资源帮助中国这些传福音、这些宣教士的目的是要把中国的宣教士带到中东、带到印度、带到你们不能去的国家。所以我还希望鼓励这些基督徒老板们要顺服神。 I chciałem bardzo zachęcić przywódców Kościoła, aby zrozumieli tę wizję, że my jako zachodni misjonarze do wielu krajów nie zostaniemy wpuszczeni i w wielu krajach nie zostaniemy zaakceptowani. I dlatego celem naszej organizacji jest to, aby rzeczywiście Chińczycy mogli docierać z Ewangelią do tych krajów, do których zachodni misjonarze niestety nie są w stanie dzisiaj dotrzeć. 无论是把你放在中国一个什么样的地位，无论是在医院，无论是在政府，是在大使馆也好，是在学校也好，我希望你能够帮助你们西国的宣教士，让他们能够顺利地住到中国来，帮助中国教会，训练中国教会的同工们，然后有一天让他们。 My jako ludzie z Zachodu możemy pomóc Chinom docierać do tych ludzi w sposób wysyłając na przykład do Chin ludzi z Zachodu, profesjonalnych lekarzy, którzy by pracowali w szpitalach, nauczycieli, którzy pracowaliby w instytucjach naukowych, biznesmenów, którzy pracowaliby w tamtych firmach i w Chinach, wspierać, będąc w Chinach, mogliby wspierać te chińskie kościoły i chińskich misjonarzy, którzy ci z kolei mogliby dotrzeć do krajów, do których teraz zachodni człowiek nie miałby wstępu. 无论是白人是黄皮肤是黑的，在耶稣基督里，我们永远是一家人。 ponieważ w oczach Jezusa, niezależnie od naszego koloru skóry, niezależnie od naszych oczu, koloru oczu, my wszyscy jesteśmy dziećmi Jezusa, dziećmi Bożymi. 我要借助这个机会，要鼓励我们的观众、听众，基督徒，你们。
你们今天能够听到这样的信息，你们也要来帮助为主这些媒体、这个方面，无论是电台、电视台，为主他们这些人要为他们祷告。我也渴望，接续你们的祷告，也接续你们的奉献，要支持这些社工，将来能够制作出来更多、更好的福音节目，更美的见证。 Dzisiaj na wiele sposobów słyszymy o misji, o potrzebie ewangelizacji. Tutaj nawet wykorzystujemy do tego telewizję bądź fale radiowe. Natomiast nie tylko usłyszeć, nie tylko się modlić, ale rzeczywiście czuć odpowiedzialność i coś zrobić w